wstępny. Witam serdecznie Państwa. Wczoraj po południu Rada Nadzorcza WIK-u powołała mnie na funkcję prezesa tej instytucji. Traktuję to jako pewne wyzwanie i realizację tych postanowień programowych, które związane były z moimi uzgodnieniami wcześniej z panią prezydent. Chodzi o te wyzwania programowe, które dotyczą zwiększenia dostępności dla mieszkańców do rozbudowywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, co oczywiście jest także w dużym interesie samego WIK-u jako firmy, ponieważ to jest zwiększa ilość klientów, których będzie ta firma obsługiwać, a więc będzie miała z tego również określone korzyści. Chciałbym bardzo, to traktuję jako wielkie wyzwanie, żeby obsługa tych klientów była jak najlepsza i żeby nie zdarzało się takie przypadki, jakie były ostatnio opisywane, czy wczoraj pokazywane, że wystawia się rachunki klientowi za niemożliwy zakres poboru wody. Trzeba tego typu przypadki od razu wyeliminować. Drugie ważne wyzwanie to jest to, że w tej kanalizacji powinny przebiegać i być usytuowane światłowody, ponieważ w moim przekonaniu wielkim wyzwaniem dla miasta to jest budowanie tej sieci, która będzie stwarzać większy dostęp do internetu, a niezależnie od tego, jak będzie się firmie działo dobrze, to i pracownikom będzie się działo dobrze. Zastanawiać się będę nad strukturami firmy tak, żeby była ona sprawna, dobrze klientów obsługiwała, ale przede wszystkim także, żeby była firmą, której Łódź będzie.